Witam na kanale TLK24. Dziś zaprezentuję działanie monitora przenośnego firmy Medialove. Jego wielkość to jest 17 cali, ale jak możecie zobaczyć, on ma tylko 0,5 cm grubości. Jeśli chodzi o rozdzielczość, to jest 1920x1080 pikseli, czyli mamy Full HD. Obsługuje też format HDR. Jeśli chodzi o kontrast, to jest 1000:1. Kąt widzenia to jest 178 stopni w pionie oraz w poziomie. Posiada wbudowane dwa wejścia USB typu C oraz jedno wejście micro HDMI. Posiada też wyjście słuchawkowe mini jack oraz ma wbudowane dwa głośniki stereo. Zaraz Wam pokażę, ten monitor działa. Oczywiście podłączę do niego konsolę i oraz komputer, żebyśmy zobaczyli, jak działa w funkcji Home Office oraz czy możemy sobie spokojnie na nim też pograć, bo to wiadomo, jest urządzenie mobilne. Możemy go korzystać w domu oraz zabrać na przykład ze sobą na jakąś wycieczkę czy na działkę. Dobra, nie będę przedłużał wstępu. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda z bliska oraz jak funkcjonuje. Teraz sprawdzimy zawartość opakowania monitora przenośnego firmy Medialove. Jak widzimy, jest dokładnie zabezpieczony, żeby nic się nie stało podczas podróży. Jest instrukcja obsługi. Następnie jest monitor. Za chwilkę Wam go pokażę, ale najpierw sprawdzimy, co jest pod monitorem w opakowaniu. Jak widzimy, jest adapter, który ma USB typu C, żeby podłączyć zasilanie na monitor. Przewód zasilający z dwóch stron jest USB typu C. Kolejny przewód USB typu C. Jeśli Wasze urządzenie można podłączyć, jeśli chodzi o obraz czy dźwięk bezpośrednio pod monitor, to się robi coraz bardziej popularniejsze wyjście, czyli USB typu C. Wtedy zamiast HDMI podłączamy urządzenie do monitora oraz przewód HDMI z jednej strony standardowe, z drugiej strony jest HDMI czy mikro HDMI, które podłączamy pod monitor. Dobrze, teraz z bliska zobaczmy, jak wygląda oraz jak jest zbudowany monitor. Jeśli chodzi o samą budowę monitora, widzimy, że ma tutaj takie etui, które też robi jako podstawkę, ale jeśli chodzi o sam monitor, na dole widzimy, że ma dwie gumowe nóżki, żeby nam się nie ślizgał. Jeśli chodzi o jeden bok, to jak widzimy, to jest wejście USB typu C zasilające. Tak jak wspominałem przed chwilą, USB typu C, jeśli chodzi o podłączenie monitora do jakiegoś urządzenia, które wspiera ten standard, oraz mikro HDMI. Jeśli chodzi o tył monitora, widzimy, że mamy dwa głośniki stereo, a z kolejnej strony mamy wejście na słuchawki, przycisk taki, który chodzi góra-dół i możemy go klikać do chodzenia po menu oraz przycisk do wyłączania monitora lub jak go delikatnie klikniemy podczas menu, cofa do poprzedniej części. Jeśli chodzi o przód monitora, widzimy, że mamy logo Medialove. Jeszcze jest folia ochronna. Jeśli chodzi o samo etui, to widzimy, że ono jest magnetyczne. Jakie w tej chwili tak ustawimy, zaraz Wam pokażę. Możemy monitor postawić jak widzicie, podchodzi na magnes. Jeśli chodzi o transport, możemy wtedy po prostu zabezpieczyć ekran, żeby nam się nie uszkodził. Szkoda, że nie ma takiej torby od razu, albo kupić na stronie producenta, żebyśmy mogli sobie od razu schować przewody i sam monitor do torby, bo to według mnie jest ciekawa rzecz, gdyby to można było bardziej zabezpieczyć. Jak widzicie, monitor stoi stabilnie. Zaraz go podłączę pod komputer, pod konsolę, sprawdzimy, jak działa, jakie ma barwy oraz jaki wydaje dźwięk, jeśli chodzi o głośniki stereo. Podłączyłem monitor Medialove do zasilania, tu akurat kablem USB typu C, podłączę go zaraz pod Nintendo Switch. Jak widzimy, w tej chwili pobiera 5,1 W. Uruchomimy konsolę, podłączymy pod monitor, zobaczymy, czy nam się 100
bez problemu synchronizuje, jeśli chodzi o Nintendo z monitorem. Jak już widzimy, konsola została połączona przewodem USB typu C z monitorem. W tej chwili pobór jest 7,3 W. Jak uruchomimy grę, to prawdopodobnie troszeczkę więcej tego będzie, ponieważ monitor automatycznie zasila konsolę, cały czas ją doładowuje. Jeśli chodzi o akumulator, to jest zbudowany w konsolę. Jak widzimy, gra nam się uruchamia. Słychać dźwięk też jest. Jeśli chodzi o głośniej, ciszej, to wiadomo, że możemy tym przyciskiem podgłośnić, przyciszyć. Teraz uruchomimy planszę, zobaczymy, jak będzie się grało. Według mnie kolory są bardzo ładne. Nie wiem, czy to będzie u Was widać przez kamerę, czy nie będzie jakieś przekłamanie, jeśli chodzi o kolory, czy o rozdzielczość. Teraz zobaczymy chwilkę, jak się gra. Niestety umarłem. Jak widzimy, mamy rozdzielczość 1920x1080 pikseli, to jest Full HD, odświeżanie 60 Hz. Jeśli chodzi o kontrast, to jest 1000:1. Zaraz podłączę monitor pod jakąś Android Boxa, sprawdzimy, czy możemy też telewizję na takim przenośnym monitorze oglądać, a następnie to, co moja żona najbardziej lubi, czyli Home Office podłączymy pod komputer. Zobaczymy, jak się pracuje na dwóch monitorach jednocześnie przy wyjściu HDMI. Teraz podłączymy Android TV pod monitor. Widzimy, w tej chwili pobiera 6,2 W. Uruchomimy jakiś film, zobaczymy, czy jakie będą kolory. Zalogowałem się do aplikacji, uruchomiłem bajkę. I jak widzicie, według mnie obraz jest bardzo ładny. Jeśli chodzi o ten monitor, to według mnie też jest idealna sprawa. Oprócz home office'u, jeśli mamy jakąś przyczepę kampingową lub po prostu kampera, jeśli możemy go zasiedzić z gniazda bezpośrednio pod USB typu C. I taki monitor wtedy możemy po prostu zabrać do samochodu, czy nawet do przyczepy kampingowej. Dużo miejsca nie zabiera i bardzo mały pobór prądu jest, jeśli chodzi o taki monitor, niż taki normalny telewizor kampingowy. Dobrze, teraz podłączę go pod komputer. Sprawdzimy go pod to, co według mnie jest stworzony taki monitor przenośny, czyli powiedzmy home office lub jakieś pokazywanie po prostu klientom na drugim monitorze rzeczy, które chcą mi po prostu pokazać, jakieś prezentacje czy inne rzeczy. W tej chwili podłączyłem monitor pod laptopa przewodem HDMI. Jak widzicie, w tej chwili jest uruchomiony tylko jeden ekran. Skorzystamy z przycisków funkcyjnych, uruchomimy drugi ekran. Możemy więc sobie zduplikować, rozszerzyć lub tylko korzystać z drugiego ekranu. Najpierw sobie zduplikujemy, czyli na tych dwóch monitorach będzie to samo. Jak widzicie, to jest akurat dobra funkcja, jeśli na przykład robimy jakąś prezentację dla kogoś. Tu sobie po prostu mamy przy sobą jeden komputer, druga osoba patrzy, co w tej chwili robicie. Jeśli chodzi o rozszerzenie, to jest według mnie bardzo fajna opcja. Jeśli chodzi o home office, wtedy możemy na jednym monitorze mieć jedną aplikację uruchomioną, na drugim monitorze
czy tam w komputerze drugą aplikację, spokojnie możemy sobie po prostu coś tu pisać, tu mieć podgląd. Ja z tej funkcji korzystam, jeśli chodzi w tej chwili, jeśli będę ten film na przykład Rabars obrabiał, to wtedy będę miał po prostu też uruchomione dwie funkcje, żeby z dwóch programów robić spokojnie, mógł sobie spokojnie film obrabiać. Lub tak jak moja żona korzysta przy Home Office akurat, ma też część aplikacji uruchomione na jednym monitorze, część aplikacji na drugim monitorze. Jeśli chodzi o tą ostatnią funkcję, wiadomo, możemy po prostu korzystać z większego ekranu, jeśli chcemy korzystać tylko z tego ekranu. W moim przypadku, jak widzicie, ten laptop ma bardzo mały ekran, tylko 11 cali, ten monitor MediaLoft ma 17 cali. Dobrze, przejdziemy do podsumowania i powiem, co mi się w tym monitorze podoba, co nie. Mam nadzieję, że Wam pokazałem wszystkie zalety monitora przenośnego firmy MediaLoft i jedną wadę według mnie, czy to do końca nie wiem, czy to można nazwać wadą, jest ten pokrowiec. Ja się sami po prostu boję, że jak go źle przyczepię na magnes, to mi to po prostu wszystko się przewróci, ale jak w tej chwili widzicie, bez większego problemu można go postawić, tylko mi czasami się wydaje po prostu, że ten magnes nie jest stabilny. Ja bym wolał, żeby ten, nie wiem, pokrowiec, czy jak to nazwać, etui, było bardziej stabilnie przymocowane do monitora, ale to jest po prostu moje zdanie. Mam nadzieję, że dzisiejsza prezentacja Wam się dzisiaj podobała. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie komentarze. Trzymajcie się.